Tak wygląda droga, którędy się dojeżdża właśnie do dawnej bazy, gdzie składowano głowice nuklearne. Taki to jest parking. I teraz tędy się wjeżdża. No i tamtędy trzeba po prostu się udać. Jeszcze taka ciekawostka. Na terenie właśnie bazy rakietowej pocisków nuklearnych Brzeźnica Kolonia znalazłem, zobaczcie, taką hałdę gruzu. I pewno zastanawiacie się, skąd ten gruz. No ja przypuszczam, że to jest gruz, który właśnie pochodzi z rozebranych budynków. No bo po prostu te budynki tam były rozebrane, pewno ten gruz został pokruszony. No i tutaj dostarczony, bo nadleśnictwo tego typu właśnie kruszec używa do wysypywania właśnie tych dróg leśnych. Taka ciekawostka, jakby kogoś to interesowało. No to jest informacja od nadleśnictwa, że po prostu trzeba uważać w jednym z tych obiektów, bo on jest po prostu z obu stron ma wejścia, ale na dół jest taki uskok 4-metrowy, więc trzeba uważać pod nogi, mieć latarkę. No nie wchodzić, jak to się mówi, bez sprzętu, który się nazywa latarka. Nie świecić sobie jakimś tam telefonem, tylko ten. Można te obiekty zwiedzić z jakimś przewodnikiem. Tutaj grupy zorganizowane, przygotowane, tak to pisze. No, tutaj jest też opis tych obiektów. Baza rakietowa wojsk rakietowych. No, zapomniano dodać radzieckich. Brzeźnica Kolonia. No, to jest też ciekawe taka informacja, że z dniem 1 kwietnia 1995 zaraz przestano ciągłego dozoru obiektu. Czyli jest ogólnie opuszczony. No, to jest taka informacja na ciche przyzwolenie, żeby te obiekty zwiedzić, ale trzeba uważać. Cześć, witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj jestem na terenie dawnej rosyjskiej bazy głowic nuklearnych w Kolonii Brzeźnicy. W tej chwili co wam pokazuję, jest to tak zwany schron alarmowy dla wyrzutni, która była uzbrojona właśnie w głowicę atomową. No i czekała po prostu w razie czego na odpalenie. I tutaj czekała w takim właśnie schronie. I w razie alarmu ona po prostu wyjeżdżała, rakieta się ustawiała pionowo i następowało wyszczelenie tej rakiety. No na szczęście nigdy do tego nie doszło. Te obiekty, które tu wam dzisiaj będę pokazywał, zostały opuszczone przez Rosjan w 1992 roku. No dzisiaj to niewiele z tego zostało, to co było kiedyś. Ten schron, co wam właśnie pokazuję, z obu stron oczywiście były drzwi, to było wszystko zamykane, potężne stalowe drzwi. No niestety, tak potężne stalowe drzwi, ale złomiarze i tak wytargali to, co można. Ale to nie tacy złomiarze, jak myślicie, że jakiś tam dziadek jedzie sobie z wózkiem i coś tam dwie rurki wiezie. To musiało być no, firma, która ma swój samochód potężny, palniki i tak dalej, więc tacy bardziej wyrafinowani złomiarze. No szkoda, bo te obiekty, jeżeli by były kompletne i to jakoś by było zagospodarowane, to naprawdę by był fajny walor historyczno-muzealny. Tak no, na samej górze no, rosną sobie takie potężne drzewa. No w 1992 roku to pewno były takie malutkie drzewka zasadzone, żeby by po prostu nie było widać z góry. Nasi nawet piloci z Ludowego Wojska Polskiego, no to ponoć tutaj jak latali, no to nawet nie mieli pojęcia, co tu jest na dole. Więc to naprawdę było tak wyśmienicie zamaskowane, że... A tak właśnie wygląda silos wyrzutni rakiet Brzeźnicy Kolonii. Tutaj stała rakieta, uzbrojona już w głowicę atomową. Była to wyrzutnia tak zwana alarmowa. Tu stojąca właśnie rakieta uzbrojona już czekała na rozkaz w razie czego, żeby w szybki sposób mogła stąd wyjechać.
narobi wrażenie to pomieszczenie na pewno. Jeśli chodzi o konstrukcję, to przy wejściu, tak jak widać, składa się czterech takich półfabrykatów, półokrągłych, zespajanych u góry. A następnie z 29 tego typu półfabrykatów no i też na samej górze łączonych. I zobaczcie, tutaj były takie metalowe blachy. No oczywiście złomiarze wszystko rozebrali, nawet te blachy, więc no w tej chwili konstrukcja jest o wiele osłabiona, więc no przebywanie w tej awaryjnej silosie wyrzutni no to nie jest zbyt bezpieczne. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to się wszystko zawali. I na samym końcu też cztery takie, jak tu widać. Więc jeszcze raz pokazuję, objaśniam. Tutaj na samej górze były takie blachy, które jeszcze od środka były na śruby mocowane. No, już ich nie ma, więc złomiarze, no ale powiem wam, to była sztuka, żeby wleźć tak wysoko dla takiej blachy stalowej, bo to widać jest podzowiałe. No z tego, co tu widzę, zostały tylko 3 sztuki, a resztę to są same gołe śruby. No co ogólnie sama konstrukcja już jest osłabiona. Trzeba jeszcze doliczyć ziemię, która u góry zalega, więc mimo tego, że to wygląda bardzo masywnie i bezpiecznie, no to nie jest to bezpieczne. Zwiedzanie tego tak na marginesie. Wszystko miało na celu maskowanie. No, od 92 roku, kiedy ta baza jest już opuszczona, no to te drzewka trochę są o wiele większe niż to wtedy było. No i teraz sobie pomyślcie, ten nawał ziemi, co jest u góry, plus te drzewa, no to troszeczkę waży, nie? Więc i tak dziwne, że to się nie złożyło do kupy jeszcze. Tylko, że to jest taka konstrukcja, że ona jest z każdej strony osypana ziemią i to też wzmacnia, nie? Fajnie to wygląda. A tak schron wygląda, patrząc tutaj od góry. No i tu są tam właśnie te drzewka, co sobie rosną. Jeszcze jedna rzecz, zobaczcie. O, tam samolot lata i mi zakłóca. Wiecie, jaki to samolot? To MiG, bo słychać po dźwięku silnika. Na 100% to jest MiG. MiG-29. Słuchajcie, patrzcie. Ale on daje. Ale go pięknie słychać. Na dopalaczu ciśnie jak nie wiem. No dobra. I patrzcie, tutaj jeszcze od góry to wszystko było zabezpieczone papą, żeby nie przeciekało. Tutaj jest takie pomieszczenie, które oczywiście nie ma drzwi, na pewno były metalowe. No i tutaj wystawiam jakieś resztki prętów ze ścian. No nie ma tu żadnego okna, więc tu na pewno było jakieś sterowanie, może jakieś tutaj były silniki, jakieś akumulatory, jakaś podstacja mała, no nie wiem, coś co na pewno te potężne drzwi, które tu były zamontowane do otwierania się z obu stron, stalowe, no to jakaś mechanizm tutaj musiał je otwierać w jakiś sposób. No i myślę, że to pomieszczenie właśnie było związane z tym. Jeszcze jeden szczegół wam pokażę na tym obiekcie w kształcie tej butelki, tego cygara, tak to nazwijmy, betonowego. Tutaj u góry. O, jest taka gwiazda i takie coś. No, myślę, że to jest oryginalne. Z drugiej strony tam nie ma tego w ogóle, tylko tu z tej strony. No, ciekawa rzecz. To tyle, co chciałem jeszcze pokazać do tego, co pokazywałem. A tak wygląda właśnie droga dojazdowa do tego schronu. Zobaczcie, jest bardzo wąska. No ale nie na tyle wąska, żeby samochód z wyrzutnią nie przejechał.
Wszędzie naokoło tutaj się ciągną właśnie okopy. Więc, a tam jest jakiś budynek. Zaraz zobaczymy to z bliska, co to może być. Budynki. Jak tu ta droga idzie, jeden z tamtej strony. No i drugi jest tutaj z tej strony. No mi to wygląda na jakąś właśnie budynek o takiej stacji transformatorowej. Może się mylę. Tu jakieś jeszcze słupy były, których już nie ma. Z jednej i z drugiej strony. Pewno jakieś słupy oświetleniowe, tu cały teren pewno oświetlały. No i zobaczmy ten budynek. A tutaj wszystko wyciosane. Praktycznie zero okien. Jakieś pewno były kraty, które poszły już na złom. No tak mi to wygląda, jakby to był jakiś właśnie budynek, jakaś stacja transformatorowa. Kolejny obiekt, który wygląda właśnie tak. Przeznaczenie nieznane. Nie mam pojęcia, do czego to służyło. Ale taki jakiś, patrzcie, tak niechlujnie otynkowany. Więc taki jakiś niedokończony, nie wiem jak to. Nie mam pojęcia, do czego to służyło. Tym bardziej, że zobaczcie, tu jest tak jakby jakiś punkt obserwacyjny, tak to nazwijmy, bo to jest dolna część jakby górna, która no, jakimś tu włazem było połączone. I zobaczcie, to wygląda tak, że no nie ma tu żadnego wejścia wyżej. Widać, że to jakieś w pośpiechu robione, bo nawet nie są usunięte te drewniane, te co były podkładane. Nie wiem, czy to było. Nie mam pojęcia. Ale pokażę wam jeszcze coś. Patrzcie. I tu jest właśnie transzeja. Prezentowałem tego typu transzeje na Półwyspie Helskim. Seria moich filmów Szlak Militarny Półwysep Helski. I zobaczmy do środka. O. No, tu można było się czołgać. Trochę zasypane jest. Nie chce mi się tam włazić, powiem wam. Wygląda, jakby to był jakiś tutaj... No, jakbym tam wlazł, to z drugiej strony pewno bym wylazł. Tak to wygląda. Więc powiem wam, że spodziewałem się mniej obiektów, ale widzę, że coraz więcej znajduję. Coraz lepiej ale widać nie... przeznaczenie militarne tego terenu. I zobaczcie, po tej stronie mamy kolejny jakiś bunkier. A może to jest ten właśnie skład tych głowic. Chociaż powiem wam, że zbyt skromnie wygląda na skład tych głowic atomowych. Zaraz zobaczymy to z bliska. No i udało mi się znaleźć obiekt, którego szukałem, gdzie były właśnie składowane głowice atomowe. Może niepozornie ten obiekt wygląda. Jest to obiekt o numerze 3002. Jeden w sumie z trzech, które znajdowały się na terenie Polski, gdzie były właśnie przez Rosjan składowane głowice atomowe. Pokażę może go z bliska. Jak ten obiekt ogólnie funkcjonował? Były tu składowane oczywiście głowice. Tutaj, w tym miejscu, za chwilę pokażę, znajdowały się potężne drzwi o grubości 25 cm stalowe. No niestety, po opuszczeniu tych terenów przez jednostkę wojskową rosyjską, no wszystkie metalowe rzeczy, tak jak te drzwi, zostały skradzione. Zejście nie było wcale trudne. No i powiem wam, że znalazłem obiekt, gdzie były właśnie składowane te głowice atomowe. To jest ten obiekt, na pewno. I teraz to, co jest najważniejsze, patrzcie, tu jest zamontowana belka i tam jest właśnie ten uskok 4 metry w dół. I teraz trzeba uważać drugą taką... Więc latarka to jest podstawa. Tak jak widzicie, tu jest tu zamocowana ta belka informująca, że jest uskok.
Niestety, zbyt słabe oświetlenie, żeby wam pokazać tę dolną część. Szkoda, bo bardzo fajna jest. Jeszcze raz może spróbuję. Tu trzeba uważać, 4 metry w dół jest taki uskok. Jakby ktoś chciał sobie zejść w dół, tu jest zrobiona drabinka do schodzenia. Więc, no jestem w obiekcie, gdzie były właśnie składowane te głowice atomowe. No niestety moje oświetlenie lampki czołowej oraz tej, co tu mam tutaj, tej drugiej, no jest zbyt marne, żeby po prostu na tyle oświetlić to pomieszczenie, żebyście coś cokolwiek zobaczyli. No to więc będziecie musieli sobie to sam zwiedzić. Więc co pozostaje wam? Przyjechać i samemu zwiedzić, obejrzeć. Poczuć tą wilgoć. Czy są szczury? Nie, nic nie widać. Na pewno gdzieś są, ale bynajmniej teraz nic co nie widać. Jest kupa syfu po turystach, jak zwykle. W tego typu obiektach. No dobra, jestem na górnej części, świetnie zamaskowanej, no nikt by tu nie przypuszczał, że coś może pod spodem się znajdować. Ja właśnie szukam tutaj wejścia, bo tutaj od góry było wejście do tego obiektu. Tam co pokazywałem i wchodziłem, od tej dolnej części, gdzie była ta potężne drzwi pancerne, to tam one tylko były otwierane wtedy, gdy głowice były załadowane lub rozładowywane do tego obiektu. Ale tu gdzieś znajdowało się wejście, nie wiem, gdzieś tutaj, nie wiem czy znajdę, może tu. Tu jesteśmy tak jakby na głównej części. Może to właśnie było tu. No jest oczywiście zawalone. No zobaczcie, tam na dół można byłoby wpaść, jest zabezpieczone. Prawdopodobnie może to w tym miejscu było. I tutaj właśnie były drzwi z takim zamkiem szyfrowym, który oficer otwierał za pomocą takiej karty specjalnej. Oficer wkładał tą kartę i drzwi się otwierały. Jeżeli ktoś by miał niewłaściwą kartę lub by coś kombinował, no to automatycznie źle sczytana karta, włączał się alarm i tak to wyglądało. Tak samo jest zabezpieczony, można powiedzieć, obiekt. O, nawalona ziemia, położone takie betonowe płyty, żeby nikt nie wchodził, ale niestety, no, ciekawość ludzka i eksploratorzy nie popuszczą. Nie, tu jest, patrzcie, tu jest lepsze wejście. To jest o wiele lepsze wejście niż tam. I kto by pomyślał, że tak niepozorny obiekt służył za magazyn właśnie głowic atomowych. Takich ciekawostek, z tego co mi wiadomo, te obiekty budowało Wojsko Polskie. No i później przekazywało właśnie Rosjanom. Więc można powiedzieć, że aż taka tajemnica nie była. Jeżeli Rosjanom kazali budować to Polakom, no to wiadomo, Polacy wiedzieli co budują, tylko nie znali pewno przeznaczenia tych obiektów. Z drugiej strony identycznie wygląda ten obiekt, z obu stron tak samo wyglądało, tak samo zabezpieczony płytą pancerną 25-centymetrową. Jest to obiekt, tak jak mówiłem wcześniej, o numerze 3002. No lepiej z tej strony wygląda. Dobra, najwyższy czas poszukać kolejnych obiektów. Kolejny obiekt, ale niestety, ten nie mam pojęcia, w jakim celu był wybudowany, jakie cele pełnił. Jest identyczny jak ten, co przed chwilą filmowałem, po przeciwnej stronie. Więc ten obiekt miał pewno jakieś zadanie swoje, które nie jest mi znane. Zobaczcie, a tak wygląda magazyn właśnie tych głowic z boku. No, w ogóle nie widać, zwykły las. Z takim wzniesieniem. Ale patrzcie, teraz jestem na ciekawym obiekcie. Wygląda jak duża górka. Z każdej strony, gdzie bym nie przeszedł, no to wygląda ziemia, 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 ziemia. No nic nie widać, no duża górka. No ale widać, że to nie jest naturalna górka. Tak
tak ciekawym kształcie. I tutaj patrzcie, to jest najciekawsze. Tu wystaje jakiś beton z tego. Tylko w tym miejscu. I co ciekawe, jest drabinka. Halo! Jest drabinka, no ale niestety dolna część obiektu jest cała zalana. Czekajcie, poświecę latarką. Nie wiem, czy to będzie widać. No, cały jest zalany. Mimo tego, że jest tutaj drabinka do dołu. No i co ja o tym sądzę? Ja myślę, że to był jakiś obiekt. Nie wiem, w jakim celu wybudowany. No i on jest po prostu zasypany naokoło, żeby po prostu nie był widoczny. Nie wiem, czy tutaj zbierała się specjalnie jakaś woda odprowadzająca może z tamtego obiektu. No nie wiem. To jest w ogóle obiekt X. No tu musiał być jakiś własny, to jest wybite, no i tak dalej, no tak to wygląda. Powiem wam tak, że już chyba więcej tu obiektów nie znajdę. Bo się tak po okolicy tutaj rozglądałem, ale nic więcej nie widzę. Próbowałem znaleźć jakieś pozostałości po zasiekach i płocie, który tutaj wokół tej bazy. Były trzy płoty ponoć pod napięciem. No i zasieki. No powiem wam, że no, nie widać tutaj nic takiego. Może jestem trochę za bardzo w środku tej bazy. Trzeba będzie poszukać pewno na zewnątrz. I oczywiście oprócz tego wiadomo, wartownicy uzbrojeni no, w kałasznikowy, no bo w co mogli innego być uzbrojeni, więc no... A ludność? Z tego co wiadomo, w tej bazie stacjonowało 300 żołnierzy. Oczywiście żołnierze mieszkali w budynkach, które tutaj niedaleko były wybudowane, tylko powiem wam, że jeszcze nie namierzyłem tego miejsca, bo budynki są rozebrane, do dzisiaj po nich śladu nie został. I mieszkali ze swoimi rodzinami, więc no trochę tutaj taka społeczność była rosyjska, która obsługiwała właśnie ten teren. Dobra, słuchajcie, nie to wiem, wszystko, co niespodzianki, ale ja lubię niespodzianki, ale takiej niespodzianki to się nie spodziewałem. Znalazłem identyczny magazyn na te głowice. Dobrze, że jest na nim o, taki napis z 17, bo inaczej byście mi nie uwierzyli, byście myśleli, że ja pokazuję ten sam magazyn, ale okazuje się, że tu jest jeszcze jeden, czyli wygląda w ten sposób, że były dwa magazyny identyczne, w razie jeżeli jeden by został zbombardowany, to jeszcze drugi istniał na nim do tamtych, co pokazywałem. I zobaczcie, wejście do niego jest o wiele większe. Łatwiej wejść niż do tamtego. Tylko trzeba skorzystać. Może więcej światła będzie w tym, będzie łatwiej mi nagrywać. Patrzcie, jeszcze się zachowała blacha, w którym... W tamtym tego nie było. Tu się zachowała blacha. Dobra, wchodzimy. Tak samo jak w poprzednim. Moje światło jest zbyt słabe, latarek. Więc nie będę mógł wam pokazać, jak to w środku wygląda. Jest tak samo belką zabezpieczony. O, teraz mogę wam jeszcze pokazać. Tą belkę trochę inaczej wygląda niż tamta. O, patrzcie, tu na tej belce jest taka... Ta. Obiekt jest identyczny. Łe, ale ten jest w lepszym stanie. Jest czysty, niezaśmiecony. Czyli wam powiem tak. Mało z turystów go odnalazło. Tu na ścianie jeszcze są jakieś metalowe elementy, których tam nie było. Jakieś pozostałości rury, no nie wiem, nie widać tego, no szkoda, że wam nie mogę pokazać. Tam jakiś herb, coś 1 przez L, ale to chyba turysta jakiś sobie wypisał. Więc totalne zaskoczenie, że znalazłem drugi identyczny. Dobra, wracamy z powrotem. Też oczywiście jest tak samo zabezpieczone jak tamte, ale zobaczcie, jest więcej tu miejsca, można sobie bez problemu wejść. Tam trzeba było się wciskać. Tu jest ok. No dobra, zobaczymy go z drugiej strony. Tak samo jak na tamtym obiekcie, tutaj też staram się znaleźć to wejście, gdzie było właśnie te drzwi na szyfr, co oficer tą specjalną kartą otwierał. A to wygląda tylko jak jakiś szyb wentylacyjny.
Nawet zobaczcie, rura jest, jeszcze jej nikt nie wyciął. No i patrzcie, tutaj. Tutaj pewno było to wejście. Tylko to samo, tak samo jak tam. Prawdopodobnie było tutaj to wejście. No tak samo jest zasypane jak tam. No dobra, zobaczymy z drugiej strony to wejście, jak wygląda. Druga strona tego właśnie magazynu, gdzie były składowane te głowice. No i widzicie, tu się blacha zachowała. No, tutaj jest gorsze trochę wejście niż z tamtej strony, ale też się da wejść. Teren wokoło wygląda podobnie, taka sama. A teraz zobaczcie, co mi się udało odnaleźć. Jaki ciekawy obiekt. Zaraz go zobaczę z góry. Zobaczcie, co teraz znalazłem. Taki okrągłe, betonowe. A w środku coś takiego. Wiecie, co mi się od razu nasunęło? To jakiś, nie wiem, silos do startu rakiety w pionie. No, bo co innego mogłoby być? Tak mi się to kojarzy. No nie wiem, może to coś innego. Jeżeli ktoś z Was wie, co to, jakie miało swoje zadanie. I teraz kojarzę po prostu z tą górką, co się zastanawiałem, co tam w tej górce jest. To prawdopodobnie był taki sam obiekt jak tutaj. Tylko ten tutaj po prostu się zachował, a tamten zasypali. Jestem na takim, można powiedzieć, trochę oddalonym terenie, gdzie tutaj może turysta ani jeden się nie zapuszcza nawet. Ale takie cuda, widzicie, są. Dobra, to tyle na dzisiaj, co chciałem pokazać z tego terenu tutaj, co mi się udało odkryć. No, najważniejsze obiekty znalazłem. Resztę obiektów praktycznie już nie istnieje. Jeżeli się filmik komuś spodobał, łapka w górę. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Ewentualnie zapraszam do oglądania moich innych filmików. Cześć.